Kim jestem? Jestem kobietą, feministką, grubaską, działkowiczką, rowerzystką, czytelniczką. Najbardziej utożsamiam się z określeniem feministka. Jestem feministką niejako zawodowo, bo pracuję w organizacji feministycznej. Jest to dla mnie ważne też dlatego, że wydaje mi się, że feminizm kładzie duży nacisk na nie określanie osób pod kątem ich wyglądu. Jest bardzo taki otwarty, tolerancyjny i nie determinuje ludzi za pośrednictwem ich fizyczności. Czasami spotykam się z mową nienawiści. Gram w takim spektaklu Grubasy, który skupia grupę otyłych osób. Ten spektakl jest zbudowany głównie na podstawie for internetowych, w których ludzie atakują grube osoby z powodu ich właśnie tuszy. Są to najróżniejsze obelgi, świnio, spaślaku, czemu tyle żresz, ale sobie wyhodowałaś brzuszysko, idź pobiegaj, biegaj jak chomik w tym kołowrotku i o wiele, wiele też gorsze z najróżniejszymi wyzwiskami, no naprawdę przykre i krzywdzące. Jest to dla mnie ważne doświadczenie, wyciągam z tego sporą naukę, że jednak nie można w ten sposób oceniać ludzi. Wydaje mi się, że istotne jest, żeby oddzielić swoje doświadczenia osobiste od szkodliwych stereotypów, które potrafią narobić naprawdę sporo złego i sporo krzywdy ludziom, którzy niestety, nic nie zawinili tak naprawdę. To nie jest niczyja wina, że ktoś jest na przykład gruby czy czarny. Zauważyłam też, że feminizm wzbudza spore kontrowersje. Powiedzenie jestem feministką nie jest takie proste, chociaż wydawałoby się, że to jest taka dosyć oczywista ścieżka rozwoju w dzisiejszych czasach, ale wymaga jednak, szczególnie pewnie od młodych osób, sporo odwagi cywilnej. Są osoby, które są skłonne wyśmiać, ośmieszyć, wyszydzić dziewczyny i chłopaków, którzy mówią, jestem feministką czy feministą. Też nie warto się tym przejmować, dlatego że po prostu wystarczy spojrzeć tylko, ile dobrego możemy zrobić, podążając za naszymi przekonaniami. Dobrze by było, gdyby ludzie nauczyli się weryfikować w jakiś sposób wszystkie informacje, jakie dostają. Łatwo jest zwalić różne rzeczy na jakąś ofiarę, na takiego kozła ofiarnego. To może być ktokolwiek, jakaś grupa, która w danej chwili jest uznawana za gorszą i w tym momencie wylać na nich całą swoją złość czy frustrację. I warto jest pamiętać o tym, że dyskryminacja wyrządza wszystkim krzywdę, a satysfakcję daje tylko tej dyskryminującej osobie. Nie niesie z sobą nic dobrego. Uważam, że świat jest naprawdę super, jest bardzo piękny, jest nas mnóstwo, jesteśmy najróżniejsi i najróżniejsze. I nie warto zacinać się w złości, w nienawiści, nie warto zrażać do siebie ludzi, nie warto też męczyć się ze swoją nienawiścią, to nie ma żadnego sensu. Więc otwórzcie głowy, otwórzcie umysły i lubcie ludzi i siebie.